To są takie liny, które chyba chronią przed tym, żeby on się nie wywinął do góry nogami. To wróć, bo ja muszę to pierwszy zrobić. Ale ostro. Musiałem wyjąć mikrofon, żeby go nie złamać. Coś niesamowitego. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy wspinać się na ferratę Loen, jedną z najpiękniejszych w Norwegii. Tą ferratą wchodzi się na górę Hoven, tutaj w Norwegii. I powiem wam, że tam na szczycie jest kolejka, która jest najbardziej stromą kolejką na świecie. I kiedy wejdzie się tą ferratą na sam szczyt, można tą kolejką zjechać. Niestety pech chciał, że ta kolejka jest w tym czasie nieczynna, kiedy my tutaj jesteśmy. Dlatego musimy jechać dwoma samochodami. Jeden zostawimy sobie w górach na parkingu, a drugim podjedziemy pod miejsce startowe, pod punkt startowy tej ferraty. No i zobaczycie teraz, jak to będzie wszystko wyglądać. Także tata jedzie za mną, ja jadę w góry na parking, zostawimy tam samochód, a potem tym podjedziemy pod ferratę. Jest godzina 7, jedziemy we mgle do miasta Loen. Z tego naszego kempingu mamy około 30 minut. Właśnie jedziemy na ten parking, który jest tam wysoko, ale zobaczcie, całe Loen jest we mgle, potem jest warstwa czystego powietrza i tu już są chmury. Wygląda to niesamowicie. A tam jest właśnie ta kolejka, która nie działa. Na naszej drodze stanęły owieczki, a bardziej położyły się. Chyba tutaj spały. A my jesteśmy już na tym parkingu. Pamiętajcie, że wszystkie linki do tych miejsc będą w opisie. Tutaj jest automat, zapłacimy. Bilet za dzień 70 koron. Dobra, jest 7:42. 70 koron i mamy. A jeszcze jako ciekawostkę powiem wam, że w Norwegii podatek VAT wynosi 25%. Ciekawe. Także zostawiamy Volkswagena i lecimy na dół do miasta Loen. Poczekajcie, bo owca nie chciała nam wyjść. Jesteśmy już na drugim parkingu, obok właśnie tej kolejki, która jest najbardziej stroma na świecie. Zobaczcie te liny, jest naprawdę stroma. Nie widać tego bez mgła. My, żeby dojść na ferratę, musimy iść tą dróżką i tam podejść 400 metrów pod ścianę. Chodzi o 400 metrów podwyższenia. Szlak będzie troszeczkę dłuższy. Tutaj jest napisane, że ten parking jest tylko dla klientów Skylift, czyli tej kolejki, która jest akurat nieczynna. Więc zostawiamy samochód, nie płacąc za ten parking, i wyruszamy. Podeszliśmy tym asfaltem i tutaj jest znak na Via Ferrata Leon. Musimy iść w tym kierunku. Wychodzimy o 8:10. Doszliśmy do takich ławeczek, tutaj ściągniemy sobie kurtki, bo naprawdę jest strome podejście i już jesteśmy zgrzani. Nie mówiłem wam tego, ale tak naprawdę są tutaj dwie ferraty. Ta po prawej, którą widzicie, jest taka średnia, ale za to jest bardzo ładny mostek na drugą stronę i tutaj już się zaczyna troszeczkę trudniejsza, a można też zejść łatwiejszym szlakiem. A ta po lewej jest ekstremalnie trudna. Jest tutaj poziom EF, drugi EF, trzeci EF i tutaj jest czwarty EF, tutaj jest nawet czołganie się w szczelinie. Nie. Dokładnie nie wiemy. Tata mówi, że to jest przejście po suficie, ale po angielsku lieback znaczy czołgać się, więc nie wiem, jak to wygląda. Czołganie po suficie. No. Także my na razie wybierzemy sobie tą średnią trasę, przejdziemy przez mostek i dojdziemy na szczyt. Pójdziemy może jeszcze tutaj właśnie, bo ta jest trochę trudniejsza. Będzie też ciekawie. Torshammer się nazywa, nie? Tu masz opisy wszystkich tych. No. Wkleję wam tą grafikę w opis. Miejscami idzie się takimi kładkami fajnymi. Także tu już się robi fajnie. I doszliśmy do skały, gdzie zaczynają się liny. Tak to mniej więcej wygląda. Więc my się teraz ubierzemy w uprzęże. Dobra, wchodzimy. Tamten odcinek był bardzo krótki i taki łatwy do przejścia, dlatego się nie zapinaliśmy. Jeszcze musimy podejść troszeczkę lasem. I zobaczcie, doszliśmy do pewnego znaku, gdzie szlak się rozwaja. W tą stronę jest ta średniej trudności ferrata, a tam jest ta ekstremalnie trudna, ale jest zakaz przejścia, jest zaklejona taśmą. Powiem wam, że długo się zastanawialiśmy, czy nie iść właśnie na tą ekstremalnie ciężką, ekstremalnie trudną ferratę, bo teraz spotkaliśmy jeszcze Norwega, mówi, że w miarę jest fajna. Jest ciężka, ale do przejścia. No ale jak widzicie, jest zamknięte, więc pójdziemy na tą średnią w prawo. Na Torshammer, to jest DE. I DE. Może dlatego, że przez 3 dni padało i zamknęli ten szlak.
Dobra, jeszcze mamy 150 metrów do wejścia. I doszliśmy, proszę Państwa, tutaj się zaczyna ta ferata. Przed wejściem jest taki fajny pomościk z widokiem. Niestety my mamy biało, jak widzicie, nic nie widać. Tu sobie chwilkę odpoczniemy, zjemy coś i ruszamy. Tutaj już kolega z Norwegii wchodzi. Zobaczcie na mapę, tutaj było to rozdzielenie. Tędy się podchodzi pod tą feratę Extreme Hard, a my poszliśmy tędy, jesteśmy pod jedynką i tutaj już można iść normalnie. Wybierać sobie to, no. Albo tutaj zwykłym, albo tym Hammerstone. Tak, my będziemy wybierać te trudniejsze, te czerwone. Tu mostem przejdziemy i tą czarną potem. Tak, ta ferata Extreme nazywa się Ragnarok Extreme Plus. A to jest ten most. Jest godzina 9:48, wyruszamy. Mamy pierwsze zszywki, fajne. Kawałek musieliśmy jeszcze dojść takim wejściem. I znowu jest lina. I zobaczcie, niebieskie niebo nam się zaczyna. Także za chwilę wyjdziemy ponad mgłę i będzie już pięknie. Mamy śliskie buty od błota. Trzeba przepływać. Jeśli chodzi o samą feratę, to dowiedzieliśmy się, że jest to jedyna ferata w Norwegii, która jest darmowa. Aczkolwiek jak chcecie, to można w sklepie tam na dole dać kilka groszy na utrzymanie tego szlaku. Ale ogólnie nie musicie nic płacić. Poza tym jest bardzo dobrze ubezpieczona. Zobaczcie, na przykład taka skała, żeby się nie osunęła, jest przymocowana linami do innych skał. Napisało w internecie, że jest bardzo, bardzo bezpieczna. Nic tutaj nie odlatuje, wszystkie uchwyty się trzymają. Także powinno być fajnie. Pamiętajcie, że między wspinającymi muszą być dwa odstępy, bo jakby tata się urwał, to na tym się zatrzyma, ale jeszcze lina się rozciągnie, więc we mnie jakby tutaj nie trafia. Najlepiej dwa albo trzy, to wtedy jest najbezpieczniej. Tak wam powiem, że ten absorber, który tutaj się ma rozciągnąć podczas upadku, ma długość 2 metrów. Więc akurat na długość tego odcinka. Jak widzicie, tam jest ten most linowy, na który musimy dojść. Bardzo fajna ta trasa, taka malownicza. Tutaj jak jest tak w poziomie, to można się zapiąć jednym i sobie iść. Ale jak już są pionowe ściany, to trzeba podwójnie się zapiąć. Dobra, i jesteśmy tutaj. To są Escape Way, czyli drogi wyjścia z tej ekstremalnej feraty. Dlatego jakbyście tutaj nie dali radę, to można zawsze zejść na tą łatwiejszą. Potem tutaj macie drugie zejście, w tym miejscu. Też można zejść i iść łatwiejszą drogą. A jak jesteście silni, to możecie dojść do końca na górę Hoven. A tu jest ta kolejka, o której mówiłem. Najbardziej stroma na świecie. No i mamy kolejną fajną ściankę. No jestem na górze, ale zobaczcie, jaki piękny widok. Ale pięknie. Tam na końcu tej doliny mamy kemping i tam jest ten lodowiec. Oczywiście mogliśmy sobie wziąć kemping w Loen, ale przez 3 dni padało i chcieliśmy mieć ciekawe miejsce, więc pojechaliśmy tam w góry i spaliśmy pod wodospadem. A teraz mamy takie łagodne podejście. Na tą pogodę czekaliśmy 3 dni. 3 dni padało tutaj. W końcu mamy środę, idealna pogoda. Tutaj mijamy jakiś ekwipunek. Coś niesamowitego. I zobaczcie, ta nasza ferata biegnie tędy, ale tutaj mamy znak, że możemy zejść na tą ekstremalną feratę. Tutaj już jest otwarta, czyli ten pierwszy odcinek był zamknięty, pewnie remontowali, ale już od tego momentu już można iść tą feratą. Za 100 metrów się zaczyna. Pójdziemy tylko zobaczyć, jak to wygląda. Ścieżka prowadzi wzdłuż skały. Jak pisało, idziemy tak 100 metrów. To jest tak zwany escape way, czyli droga wyjścia. I doszliśmy, jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu. Następne wyjście jest tutaj. Ja chyba tędy idę, tatuś. Nie wygubię się. Tak to wygląda.
Tu jest ten odcinek EF, najtrudniejszy. Ja postanowiłem iść tędy, a tata wróci i pójdzie tamtą ścieżką. Także zobaczymy, jak to wygląda. Napiję się przed wyjściem. Przed takim ciężkim podejściem zawsze wymieniam baterię, żeby nie zmieniać już na ścianie. Tata już poszedł, także zaraz się wspinamy. Przeszedłem 20 metrów. No wygląda to naprawdę ciekawie. Tego nie widać na kamerze, ale naprawdę jest miejscami pionowo. Robię teraz odpoczynek, bo czeka mnie najgorszy fragment EF. Na tym etapie skończyły się moje siły. Zapiąłem uprząż sztywną i muszę odpocząć z 10 minut. Jest mega. Jeżeli nie musicie, to tędy nie idźcie. Ale ręce bolą strasznie. Palce, wszystko. O, włączyli dzisiaj kolejkę, zobaczcie. Czyli uda nam się zjechać, nie musimy iść 6 km do parkingu. Przeszedłem tą najgorszą część, ale powiem wam, że to jest hardcore. Tak jak mówią, to jest prawdziwy klasyk w Norwegii. Jest tak wyczerpująca, musiałem dwa razy odpoczywać. Teraz trzeci raz się przypiąłem. Palce bolą strasznie, musisz się ciągle trzymać, żeby nie spaść. Ale myślę, że już będzie lepiej. I nie można mieć lęku wysokości, bo inaczej nie wejdziesz. I ja cię kręcę. Chmury mnie dogoniły, ale zobaczcie, pojawił się widok na jezioro. No właśnie, tu było najgorzej. EF, taka przewieszka. Musiałem naprawdę rękami pracować mocno. Ale powiem wam, miałem takie 5 minut takiego zwątpienia. Mówię, nie wejdę, nie dam rady, za słaby jestem. Ale wystarczyło 5 minut odpocząć na tej szelce i potem wskoczyłem już na te kolejne etapy jak wiewiórka. Także mięśnie się szybko regenerują. Jak będziecie mieli taką chwilę zwątpienia, to odpocznijcie 5 minut i wejdziecie na 100%. Jest nieźle. Aż łapię skurcz w nogi. No i chmura mnie dogoniła. Zabrała widoki. Powiem wam, kolejny level. Mokre skały. Jakiś strumień tutaj płynie. To jest tak śliskie. Właśnie się pośliznąłem, bym prawie zleciał. Cała ta skała pod tą liną jest mokra. Mam nadzieję, że jakoś uda się wdrapać. I moi drodzy, doszedłem po tym strumieniu, ale nie nagrywałem, bo pomyślałem, że moje życie jest ważniejsze od tego filmiku. Tu jest kolejny trudny element. I tu jest taka lina do odpoczynku. Jakby było więcej ludzi, to tutaj się właśnie przypinają i przepuszczają tych, co mają więcej siły i chcą iść dalej. Ogólnie tamtą drugą feratą przechodzi 10 tysięcy ludzi rocznie, a tą wybiera 3% ludzi. Więc z 10 tysięcy 3% to jest 300 ludzi rocznie przechodzi tą feratę. No, jestem jednym z nich. Mam nadzieję, że mi się uda. Jest naprawdę trudna. Naprawdę, naprawdę. Nie widać tego na filmie. Dobra, idę dalej. W gardle mi zaschło, a w sumie to bym się tu napił może. Idziemy. Już mi się nie chce, naprawdę. Ostatnie 6 metrów. No nie tak szybko, Kamilek. To jest trudne. Tu trzeba pomyśleć. Czekajcie, jeszcze muszę odpocząć chwilę. Jest ślisko, bo jest mokro. To był naprawdę hardcore. Pośliznąłem się dwa razy. Jest tak ślisko. Powiem wam, że Johan w Alpach przy tym to bułka z masłem. Serce wali. Jest adrenalinka. Ale śliska ta skała. Naprawdę śliska. Czasami bardziej męczy to przepinanie niż wejście. No ale zapiąć się trzeba. Ostatni rzut oka. I już dochodzę do drogi wyjściowej. Tata już tam jest. I zobaczcie, jestem. Pierwszy odcinek, znaczy ten środkowy zrobiony, najdłuższy. Jest tata. Tam się idzie dalej, tą feratą ekstremalną. A my pójdziemy teraz tutaj, w prawo, bo tam jest ten fajny most. Tak, most i ja spróbuję kamera. Dobrze. Może ja też, jak nie, odpocznę. Nie. Tak wygląda Escape Way, czyli droga wyjścia. Jakbyście nie mieli siły dalej iść, to wracacie na ten lżejszy szlak. I tu jest ta ferata CD, ale my musimy się wrócić z powrotem, żeby dojść do mostu. Może go będzie widać stąd. O, widać go. To jest ten most. Powiem wam szczerze, tata by poszedł ze mną na tą feratę ekstremalną, ale obiecał mamie, że nie pójdzie. Mama się bała o niego, więc nie chciał złamać przysięgi. Tak to by ze mną poszedł, ale obietnica ważniejsza od feraty. Także tak to u nas wygląda. Wow, ale widok się robi. Czekajcie, bo ja nie jestem zapięty. Tu by się trzeba było zapiąć. Chociaż jednym. I nagrać wam. Tutaj byśmy weszli, gdybyśmy poszli tą średnią. A teraz zobaczcie na widok. Miasto Loen z góry.
I mamy ten mostek, zaraz przez niego przejdziemy. Jak? 120 metrów długi, tak? 120 metrów długi, 60 metrów przepaść w dół. Tutaj trzeba się ładnie przepiąć, zobaczcie. I chwycić tej liny u góry. Mamy linę. Idziemy, ale będzie frajda. Jak się buja. To jest dobre. Ja cię kręcę. Pięknie. Jak się buja, ja cię kręcę. To jest dopiero mega. 60 metrów w dół. 120 metrów. Dobra, powtarzam się, ale jestem pod wrażeniem. To są takie liny, które chyba chronią przed tym, żeby on się nie wywinął do góry nogami. Tutaj już głową dotykam tej liny. Ale czad, mówię wam. Nie no, musicie tu przyjechać, to jest boskie. Dobra, mniej więcej jestem na środku. Tak to wygląda. W dół. Bardzo przyjemnie. Idziemy. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. Tym bardziej, że jest darmowa ta ferata, nie trzeba płacić. A, tata już zadzwonił. A to tu chyba trzeba pojedynczo może przechodzić. I kto przejdzie, dzwoni i wtedy wchodzi następna. Nie wiem jak to jest. Albo ten dzwoneczek jest po to, żeby sobie zadzwonić. Dobra, czas na fotę. I dzwonimy. Fajosko. Fajne przeżycie. I zobaczcie, mamy punkt widokowy. Całkiem ładny. Tak wygląda most z boku. Tutaj mamy mapę. Jesteśmy w tym miejscu. Jeśli chodzi o czas, to mamy 12:48. Jesteśmy właśnie w tym miejscu. Zjemy sobie tutaj śniadanie, bo jest fajna ławeczka. Mówimy, że parking pusty na dole. Tam, gdzie stoimy, tam widać nasz samochód. Tutaj rozmawiamy czasem na kempingach, to mówią, że 1/10 turystów przyjechała w tym roku do Norwegii. Zawsze było full, wypchane wszystkie parkingi, wszystkie kempingi, a teraz jest naprawdę mało turystów. No i są miejsca. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj widzicie tą linę, to jest ferata. Tam musimy iść. Idą ludzie. Kolejny fragment wygląda tak. Jest w miarę prosty. Tutaj będzie mocny kroczek. Aż taki. I zobaczcie, przeszliśmy taki kawałeczek, było bardzo fajnie. I teraz jest rozdwojenie szlaków. Tutaj możemy iść tym łatwiejszym. On się nazywa Via Ferrata Loen, ale tutaj jest druga ferrata, ta trudniejsza. Nie będę czytał nazwy, bo nie umiem. Ale zobaczcie, tutaj jest taki mostek linowy, trzeba przejść po nim. I tam też jest wyjście na tą łatwiejszą feratę. Więc czy wybierzecie tą, czy tamtą, nie ma różnicy, tylko że tutaj przejdziecie przez taki fajny linowy most. A ta trudna ferata zaczyna się dopiero tam, za tym garbem. I doszliśmy do tego mostku, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Będziemy teraz przez to przechodzić. Dobra, tata idzie pierwszy. Trzeba zejść po schodkach. Ile? 30 metrów. Trzęsie się. A mam iść za tobą, czy poczekać? Poczekam, nie? Poczekam, bo jak się szczeli, to będzie. Tam fajnie twój cień widać, jak przechodzisz. Jakby jakiś się skradał. Tata mówi, że liny są strasznie luźne. A mogłeś się przypiąć tym sztywnym? No bo jak zlecisz, to się nawet nie podciągniesz. No bo zobaczcie, jak to się rozciąga na 2 metry, to załóżmy, żebyś wisiał 2 metry, może metr nad tą liną, no to trzeba się jakoś z powrotem wciągnąć, nie? A jak jesteście na tym sztywnym, to jest łatwiej. Doszłeś? Doszedł. Dobra, to idę.
Jedną sobie zapinamy tutaj, drugą sobie zapinamy tutaj. Sprawdzamy, czy są dobrze. No i schodzimy po drabince. No dobra. No to co? Trzymajcie kciuki. Najważniejsze robić to pomalutku. Jaki widok, zobaczcie. Ja cię kręcę. Nie. Jest fajnie. Trzeba trzymać równowagę tylko. Ja się tak łokciami opieram o to, żeby trzymać tą równowagę. Że jest lepiej. Najgorzej na środku telepotało. To jest fajne. Podoba mi się. Dobra, jesteśmy. No i nie było tak źle. Polecamy. Przeszliśmy może tak z 20 metrów. Kończy się lina. I teraz idziemy takimi fajnymi schodkami. No właśnie, można zdjąć kaski, bo głowa się poci. Znak, żeby nie schodzić ze ścieżki wyznaczonej. I mamy rozdwojenie znowu. Rozdwojenie jaźni. Nasza jaźń mówi, żeby iść w lewo. Na hamera. Bo tam jest AB poziom. A tutaj DE. Czyli trochę trudny. Zerkniemy w mapy. Topo jest taki. Polecamy stronę bergsteigen.com. Chyba my to... A, tutaj. Tu jest... Nie, EF. Nie tam, tu idziemy. A, tu. No. Ja okulary muszę. Czyli jakaś krawędź, chyba będzie przepaść. Dlatego jest E. O, pokażę wam, bo tutaj widać tą linę. To jest ta krawędź, ta ściana. I tutaj są liny wzdłuż. Czyli pewnie tędy pójdziemy. No myślę, że na pewno. Zeszliśmy, zaczyna się lina, a tutaj jest jeszcze mostek linowy, także przechodzimy przez niego. Doszliśmy do mostku i zobaczcie, on jest tylko z dwóch lin, nie z trzech, tak jak wtedy, więc przeklinamy się. Ja teraz pójdę pierwszy. Chyba się zapnę tym sztywnym. No, że jak zawisnę, to se zawisnę. No, jest krótki, nie? Dobra, mam sztywny i idziemy. Nie wiem, z której strony iść. No, pójdę z tej. Poziom AB, także powinno być łatwo. Jak to wygląda? Coś takiego. Przez to, że jest krótki, to się tak nie buja, jak tamten. Jeszcze raz widok na przepaść. Idziemy. No, ja już jestem. Powiem wam, że o wiele pewniej czułem się na tym sztywnym połączeniu niż na tej ląży. A ty nie założyłeś sobie sztywnego? Nie masz sztywnego? Tata idzie na ląży tylko. Tutaj mamy nazwę tej feraty i to jest ten rów, który mieliśmy na kartce. Czyli dach. Musimy się pod tym dachem przeczołgać, przemieścić. To nie jest takie łatwe. Teraz tu trzeba podskoczyć. Oja. O. Jest mega. Czekaj. Czekaj, musimy... Gdzie? Czekaj, bo ona idzie tutaj. Ale wyjdź sobie, to stoi. Nie da się stanąć. To ja wracam. To wróć, bo ja muszę to pierwsze zrobić. Zobaczcie, tu trzeba iść. To jest to, że ja już nie mam siły w rękach, żeby się tu podciągnąć. Tata przechodzi pode mną.
jest naprawdę ostro. Aż ty kurde jesteś. Ale ostro. Musiałem wyjąć mikrofon, żeby go nie złamać. Odpocznij sobie tutaj na tym sztywnym. Kurde, ja tam wejdę. Ale to późno. Szybciej się. Ja muszę się przepiąć. Ja cię kręcę. To jest jeszcze gorsze niż tamto. Nie jestem zabezpieczony. Nawet nie ma gdzie odpocząć. A ty odpoczywasz? Odpoczywam. Jeszcze chwila. Będzie mostek. Lecę. Kurde, lecę. Jestem. Ale ostro. I mamy mostek. Mostek już łatwy. Aż się cieszę, że on jest. To było bardzo trudne. Jeszcze mi się but rozwiązał. Muszę go jakoś zawiązać. Kurde, jak to zrobić? Żeby nie spaść. Kolejny etap wygląda tak. I na górę. Zrobiliśmy ten odcinek, ale teraz zobaczcie. Mamy przewieszkę, jest odchylona skała. Znowu będzie trudno. I tutaj noga. Tam, tu noga. A tutaj no. Już jestem. I tam znowu jest przewieszka. To ja muszę odpocząć. Słuchajcie, tam jest jeszcze jedna przewieszka. Mi już ręce wysiadają. Nie ma co. Lepiej wrócić niż zlecieć. Poobijać. Ja wracam, ale zobaczcie jeszcze tatę. To jest naprawdę ciężkie. Jeszcze osa mnie tu atakuje. I jak widzicie, wróciłem. Powiem wam, że droga w dół jest łatwiejsza, także nie bójcie się zawracać z ferat. Jeżeli jakiś odcinek jest dla was za ciężki, za trudny, no to wróćcie. Jest naprawdę o 3 razy łatwiej zejść niż wejść. Tata jest tam, nie poddał się. Ewidentnie ma więcej siły niż ja, w rękach szczególnie. No i co, zobaczymy się na górze. Ja wracam na tą feratę o średniej trudności. Jestem z powrotem, pójdziemy feratą AB. To jest taka dla dzieci. Jak na razie dla mnie starczy. Jestem na górze, idę do taty. Jest, proszę państwa. Zwycięzca tego odcinka. Gratulacje. Jak się 2 razy przejdzie tego hamera, to można się wybrać na ekstremę. Całą ekstremę. Tak. No, czyli widzicie, jak 2 razy zrobicie tą końcówkę tutaj, co tata przeszedł, to możecie po prostu wystartować z samego dołu tą ekstremalnie trudną. Jeden i drugi raz. To jest taki sprawdzian wytrzymałościowy. Jesteśmy szczęśliwi. Ja jestem usatysfakcjonowany, że chociaż tą jedną zrobiłem część. Ja obroniłem jeden honor, a ty drugi.
powiemy wam jeszcze, że jakbyście z przewodnikiem tutaj szli, to to jest taka linka. I atrakcją tej ferraty jest również zjechanie na Tyrolce do tamtego punktu, no i tam już jest kolejka. Tylko trzeba mieć przewodnika i zapłacić dodatkowo za tę atrakcję. Przed nami góra Hoven. Pokażę wam ostatni widok. Na sam szczyt góry wchodzi się asfaltem. Tu jest taka wielka podkowa. Akurat robią nowe chodniki, ale dojdziemy jakoś. I proszę państwa, góra Hoven zdobyta. Taka podkowa na szczycie. W 2017 chyba to zrobili. Fajne. Siadasz? No właśnie, bo tutaj się fotkę strzela. Siada, ja ci zrobię. I tutaj mamy kolejkę linową, ale po prostu postanowiliśmy wrócić sobie na pieszo. Tam jest nasza droga do parkingu. Jest godzina 15:08, szczyt zdobyty, także mamy czas, a my może sobie tutaj wjedziemy z dziećmi tą kolejką w inny dzień. Idę jeszcze zobaczyć tutaj. Zobaczcie, jaki duży punkt widokowy. No i teraz będę mógł wam pokazać najbardziej stromą kolejkę świata. Akurat jedzie jedna. Przez 3 dni była zamknięta, jak przyjechaliśmy, a teraz uruchomili. A tutaj jest drugi punkt widokowy, zobaczcie, jaki pomysłowy. Jest szyba, a na szybie są namalowane kontury gór. I jak staniesz w odpowiedniej odległości, to te góry się nakładają na te kreski i widać właśnie, jaka to jest góra. Tutaj trzeba na środku stanąć. O, wszystko widać. Nie umiem tych nazw przeczytać, ale fajnie to wymyślili. Ściągamy uprzęże. My już schodzimy, ale żebyście mieli komplet informacji, jak stąd zejść, to nie tą drogą tam przez tą górę, tylko tutaj jest taka droga w dół. I tam dojdziemy do tego parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Jesteśmy tutaj, ale musimy iść tędy. I tutaj takimi serpentynami i dojdziemy do parkingu. Wychodzimy 15:36, zobaczymy, ile ta droga trwa. Robią drogę. Jak ładnie. I doszliśmy do tych zygzaczków, które były na mapie. I musimy iść tam. I zobaczcie, jesteśmy. Stamtąd zeszliśmy. Aż tam byliśmy. I jesteśmy na parkingu, proszę państwa. Zaraz wam powiem, która godzina. 17:04. Czyli półtorej godziny szliśmy tutaj. Autko stoi. O, jaki fajny koszyk. Zobaczcie. No i co, dziękuję wam, że byliście z nami. My jesteśmy zmęczeni, idziemy odpocząć. Także trzymajcie się, na razie.